Nadchodzący tydzień będzie burzliwym okresem w polskiej polityce. W poniedziałek przed południem exposé w Sejmie wygłosi premier Mateusz Morawiecki. Tego samego dnia odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego gabinetu. Jeśli premier nie zyska poparcia, to tego samego dnia może dojść do głosowania kandydatury Donalda Tuska. Dominik Cierpioł. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej liczy, że większość sejmowa poprze jego kandydaturę i już przygotowuje nowy rząd do pracy. Pierwsze decyzje mają zapadać tuż po zaprzysiężeniu przez prezydenta. My będziemy musieli, jak powiedziałem, podjąć decyzję dosłownie natychmiast po tym wyczekiwanym powołaniu przez prezydenta. Donald Tusk ma już skompletowany gabinet. Dla wielu może on być zaskoczeniem, bo przez ostatnie 8 lat, na przykład w sprawach gospodarczych Platformy, najczęściej wypowiadała się Izabela Leszczyna, która miała pracować nawet nad nowym systemem podatkowym. System podatkowy, jaki zaproponuje Platforma, będzie miał przede wszystkim kilka cech takich fundamentalnych. Będzie stabilny, będzie prosty i będzie sprawiedliwy, a sprawiedliwość będzie polegała na tym, że mniej zarabiający płacą zdecydowanie niższe podatki niż ci, co zarabiają więcej. Niespodziewanie jednak posłanka Leszczyna ma zostać ministrem zdrowia w rządzie Donalda Tuska. Inna kontrowersyjna nominacja dotyczy resortu sportu. Ministrem ma zostać Sławomir Nitras, poseł, który będąc w opozycji zapowiadał piłowanie katolików po wyborach. To jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę. Przyszłym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego ma być Bartłomiej Sienkiewicz. To polityk, który stał na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w poprzednim rządzie Donalda Tuska. Gdy wybuchła afera taśmowa, dowiedzieliśmy się, że zdaniem byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, Bartłomiej Sienkiewicz miał zlecić spalenie budki przed rosyjską ambasadą podczas Marszu Niepodległości w 2013 roku. Nową twarzą w rządzie ma być Adam Szłapka, który ma objąć stanowisko ministra do spraw Unii Europejskiej. W 2021 roku o Szłapce było głośno, gdy na jednym z wieców w Poznaniu zachęcał tłum do pełnych nienawiści komentarzy wobec Prawa i Sprawiedliwości. Wykrzyczcie wszyscy, po co tu przyszliście! Tutaj w ogóle jest więcej ciekawych postaci. Można powiedzieć, że częściowo to jest powrót do przeszłości, mająca na swoim koncie wiele różnych wpadek, wiele kontrowersyjnych decyzji. Podobnie jest z Donaldem Tuskiem. Z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej wynika, że aż 30% badanych spodziewa się, że Tusk będzie fatalnym premierem. Dla 10% badanych będzie premierem znakomitym. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info.